Cześć moje drogie, witajcie, jak się macie? Dzisiaj będzie projekt rotacji kosmetycznej. Jedna osoba pytała o ten film, więc obiecałam, że wrzucę w niedługim czasie. No i jestem. Mam tutaj przygotowane wszystkie kosmetyki z ostatniej rotacji, która była no chyba z 2 miesiące temu. Trochę się stęskniłam za tym projektem, bo to jest jeden z moich ulubionych i dzisiaj będziemy sobie wymieniać tą szufladkę na coś świeżego z mojej kolekcji. Mam też parę nowych kosmetyków, więc będzie to też fajna okazja do testowania. Zdjęć nie mam. Zawsze od tego zaczynaliśmy. Najpierw zdjęcia, potem stare koszyki, na koniec był nowy. Dzisiaj pokażę Wam chyba tylko jedno zdjęcie, a miałam wiele dużych imprez. Na przykład miałam 2 wesela, miałam 60 mamy, miałam wstępne u siebie i poza tym jeszcze jakieś tam inne niedzielne makijaże czy tam na tygodniu. Nie mam nic. Po prostu jakoś taką... O! Nie chciało mi się zdjęć robić. Nie miałam weny na to chyba. Dobrze, lecimy z tym koszykiem. Wszystko, co tutaj jest, było użyte minimum raz, ale tak naprawdę te kosmetyki były użyte wielokrotnie, ponieważ no, długo się nie widziałyśmy. Na przykład ten puder, który bardzo polubiłam, chociaż on ma minus. Jest to puder, który jest dość matujący, więc dla skóry, która szybko łapie zmarszczki pod oczami, która ma trochę deficyt nawilżenia i bardziej te kosmetyki takie bardziej nawilżające właśnie się lepiej sprawdzają i ta suchość nie jest podkreślona, zwłaszcza już po 30, około 40 roku życia już to można wyhaczyć, że nie wszystkie kosmetyki, które rzucimy pod oko, będą się dobrze sprawdzać. No to właśnie to jest jeden z tych. On świetnie utrzymuje korektor, fajnie się zachowuje, ale potrzebuje masę nawilżenia pod spód, żeby to fajnie wyglądało. Ja używam go na strefę T i na całą twarz, nie tylko pod oczy. Naprawdę sprawdza się świetnie. Teraz będzie rozświetlacz, taki rozświetlaczo-bronzer, można powiedzieć. Jest to bardzo tani i bardzo subtelny kosmetyk. To nie jest takie wielkie boom, nie oświetla, nie trzeba okularów przeciwsłonecznych, jak się patrzy na osobę wymalowaną tym kosmetykiem. Naprawdę bardzo fajny, taki subtelny. Nie każdy lubi taką piękną taflę, tylko niektórzy chcą tylko, żeby coś tam się lekko odbijało od światła, żeby to miejsce było lekko podkreślone, ale nic specjalnego. No to właśnie to jest jeden z tych kosmetyków, który naprawdę daje bardzo subtelne wykończenie, ale jest widoczny, nie jest taki tani, brokatowy, całkiem fajnie się sprawdza. Korektor, jeden z moich ulubionych. Po co tą gąbeczką? Chyba cały świat na tą gąbkę narzeka, ale jakoś tutaj jeszcze Maybelline nic z tym nie zrobiło i nadal widzę nowe egzemplarze z tym aplikatorem. Bardzo lubię, ponieważ ten kosmetyk pięknie się u mnie układa na moich zmarszczkach i ich nie podkreśla. Nie układa się grubo. Fajnie też kryje, chociaż ja nie mam wielkich potrzeb pod tym względem. Także spoko, jestem z niego zadowolona, chociaż wiem, że ma antyfanów i wiele osób sobie nie chwali go właśnie ze względu na to, że podkreśla różne niedoskonałości na tej okolicy pod okiem. Kosmetyk do ust to był taki wariat, jeden właśnie z dwóch. Bardzo piękny kolor, taki róż intensywny, bo te kosmetyki kremowe z Sephory mają naprawdę bogactwo pigmentu, no pięknie wyglądają. No i ta formuła jest taka long lasting, jak już ładnie zasnie na ustach, także sobie siedzi. Fajny kosmetyk na jakieś większe imprezy, chociaż tego typu kolory są dość niebezpieczne. Trzeba uważać, zwłaszcza przy jedzeniu i piciu, żeby gdzieś tam się to nie rozmyło albo na zębach nie zostało. Drugi kosmetyk do ust. Miałam taki bardziej właśnie subtelny, bardziej delikatny, czyli coś tak kontrastowo sobie wybrałam i to jest jeden z moich ulubionych nudziaków. Taki naprawdę piękny kolor, taki dzienny, do wszystkiego pasuje i do wariacji na oczach i do czegoś takiego bardzo subtelnego. Całkiem nieźle się utrzymuje, także jeden z takich tańszych i fajniejszych kosmetyków i właśnie tą szminkę dostałam w PR-ze i bardzo jestem z niej zadowolona. Podkład miałam z Wet n Wild taki w sztywcie i to jest podkład, który trudno wrzucić w jedno miejsce, na tak albo na nie, ponieważ on bardzo ładnie wygląda na skórze, zwłaszcza na rozszerzonych porach, na skórze tam, gdzie się lekko lubi pocić, lubi przetłuścić. Natomiast aplikacja tego podkładu jest cholernie denerwująca, ponieważ ta formuła jest taka półsucha i nie jest tak kremowa jak na przykład w tym podkładzie ze Smashbox, która jest bardziej właśnie kremowa, ta formuła jest taka bardziej łatwa w aplikacji i nie ma większych problemów, każdy sobie z tym poradzi.
Natomiast tutaj to trzeba tak ciągnąć po tej skórze i to jest cholernie wkurzające, ale wykończenie się mi podoba. Dlatego jeszcze go nie wyrzuciłam i używam od czasu do czasu, ale to na pewno nie będzie kosmetyk, który będzie przeze mnie zużyty, bo on chyba wcześniej zaschnie. A Duraline na to raczej chyba się nie da zaaplikować. Co tu jeszcze miałam? Mgiełkę z Make Up For Ever i ja jestem jedną z tych osób, które twierdzą, że małe formaty sprawdzają się lepiej. Na przykład perfumy w miniaturkach lepiej pachną, dłużej pachną, lepiej to ogólnie działa. To samo ze sprayami. Miałam kilka miniatur, potem kupiłam duże i tak porównując mam wrażenie, że te mniejsze formaty są lepsze. No i tu jest właśnie taki przykład. Ta duża butla już nie ma takiego fajnego psikacza i ta formuła też już tak do końca nie jest taka super wow, ale wydaje mi się, że ten makijaż nie wygląda na taki bardzo suchy. Także to jest jego plus, ale to nic specjalnego. Ponownie nie kupię, na pewno nie. Tu mam też coś fajnego i nie za miliony. Jest to baza pod oczy. To dla mnie jest coś nowego, bo do tej pory się jeszcze z czymś takim nie spotkałam. I teraz widziałam ostatnio na YouTubie, tylko że w Stanach, jedna z marek, tylko nie wiem, która to była, nie mogę sobie skojarzyć, ale to nie jest jakiś standard, który u nas się pojawia w Sephorze czy w Douglasie. Właśnie wprowadzili na rynek właśnie taki kosmetyk z SPF-em, co moim zdaniem ma sens. Na przykład bardzo łatwo można to reaplikować później. Także to jest super i to też jest dla mnie taka nowinka. I też fajnie się sprawdza, zwłaszcza właśnie z takimi kosmetykami, które mogą trochę dawać wrażenie skóry przesuszonej, czy na przykład taki puder albo jakiś mocniej kryjący korektor, no to będzie coś fajnego, co będzie utrzymywać skórę w nawilżeniu i ta formuła też jest bardzo wygodna, lekko lepka, także też dobrze korektor trzyma, także jestem z tego też zadowolona i używam bardzo chętnie zamiast kremu, na przykład, bo nie wszystkie kremy z korektorami idą w parze czasem jednak, no, tworzą taką warstwę separacyjną i to tak do końca już dobrze się wszystko nie trzyma. Paletę miałam z Morphe, paleta w fioletach, to jest akurat taki jeden dominujący odcień kolorów i to jest bardzo podobne do wrzosowiska z Glam Shopu, bardzo wrzosowisko i tam jeszcze jedna taka paleta była we fioletach. Właśnie walczę z tym, żeby to otworzyć. No i w środku wyglądało to tak. Bardzo ładne kolory. Te zimne, no to tak bardziej w formie kreski u mnie, żeby siniaka nie było, ale te pozostałe takie liliowo różowe, no naprawdę przepiękne. Ten kolor jest super, też bardzo się mi spodobał. No i ten pierwszy tutaj, o, ten piękny fiolet. Bardzo taki, można powiedzieć, że trochę neonowy, chociaż on wydaje się taki przegaszony, ale tak naprawdę jest bardzo widoczny na powiekach. Super. Bardzo jestem zadowolona, chociaż ja z paletami z Morphe nie mam takiej dobrej relacji, na przykład z Glam Shopem, że praktycznie każda paleta w większości się mi sprawdza, a tutaj mam parę takich sztuk, które tak nie do końca są takie cudowne. Dobrze, teraz lecimy dalej. Mam tutaj róż z Lovely, dosłownie za grosze go kupiłam i przepadłam. No po prostu ta kolorystyka, która była dostępna, jest cudowna. Nie ma nic takiego fikuśnego, takiego, nie wiem, ciężkiego, żeby dopasować do czegoś, super pigmentacja i tak dalej. Nie, to jest właśnie coś bardzo łatwego. No i ten kolor, popatrzcie, jaki jest przepiękny. To jest numer 06. No cudowny, piękny, taki zamiast bronzera też można nałożyć na skórze bardziej opalonej, też będzie już świetnie wyglądał, nie będzie się tak odcinał, nie trzeba tak konkretnie blendować. No cudownie wygląda, naprawdę jestem z niego super zadowolona. Mam też drugi kolor, który może dzisiaj wpakuję do koszyka, bo też jestem go ciekawa. Bronzer miałam z... Tłukę się. Bronzer miałam z Bahama Mama. Nie Bahama Mama, z The Balm Bahama Mama. No jeden z takich kultowych kosmetyków, który rządził swego czasu na YouTubie. Jeszcze niektórzy mają, niektórzy zostawiają dla sentymentu, a niektórzy po prostu to zużywają, bo są takie osoby, które tam gdzieś śledzą za granicą i to się im udaje. Przepiękny kolor, który nie jest do końca matowy, ale też nie jest bardzo błyszczący. Pięknie wygląda na opalonej skórze, jak i bledziocha, delikatną ręką też można go fajnie zaaplikować. No i bardzo dobrze łączy się z różnymi
tymi różami, rozświetlaczami typu właśnie o takiego jak, gdzie nie do końca to jest takie szampańskie, jednokolorowe, tylko mamy tutaj kilka odcieni i to naprawdę wygląda bardzo naturalnie, bardzo, bardzo schludnie na twarzy, także z tego jestem też zadowolona. Miałam cień z Maka, to jest jeden z dwóch, które posiadam. Bardzo lubię. To jest taka czekoladka, taka, jakby to powiedzieć, no, troszeczkę takiego burgundu w tym jest. To nie jest taki czysty czekoladowy brązik, tylko to jest właśnie coś z czymś ekstra. I bardzo lubię ten kolor. I makijaż, jaki najczęściej robię z tym cieniem, to jest jeden cień na całą powiekę, rozblendowany tak porządnie na granicach i wewnętrznym kąciku coś takiego ładnego złotego. Odrobinka i tyle. Więcej mi nie potrzeba. Czasem jeszcze jakaś kreska tam jest przy rzęsach, żeby te rzęsy lekko zagęścić. I to po prostu wygląda najładniej na świecie. Taka prostota, bardzo elegancka i stylowa. Kolejny kosmetyk. Nie polecam go na pewno osobom, które mają bardzo spore zbiory kosmetyków do brwi, ponieważ ta formuła szybko wysycha i do tego się nie nadaje. Po prostu kupujesz, używasz i potem kupujesz coś, nie wiem, ponownie to samo albo po prostu innego. Jest to kredka, która jest cholernie cieniutka i to jest super, bo to jest tak precyzyjne. Na przykład, żeby sobie ogarnąć te ogonki tutaj, żeby pojedyncze włoski dorysować gdzieś w jakieś tam miejsca, gdzie jakieś dziury powstają. Na przykład jest część włosa blond, a część, na przykład druga połowa jest ciemna, bo niektóre osoby też tak mają. Albo po prostu nic nie urosło w tym miejscu, albo wyskubałyśmy, no to różne możliwości są. I właśnie takie cieniusieńkie rysiki są wtedy zbawieniem, bo to jest naprawdę super proste, bardzo, bardzo fajnie się rysuje, no i zazwyczaj to jest super matowe, nie woskowe, tutaj praktycznie wosku w tym chyba nie ma, dlatego to szybko wysycha, więc trzeba się spieszyć z używaniem. I ta kredka jest całkiem fajna, ona była tania na przecenie. Lubię, miałam kiedyś takie z Soap and Glory i miałam ze Slika, zużyłam chyba, niektóre połamałam, ale bardzo, bardzo fajne i bardzo, bardzo sobie je chwalę. I teraz jeszcze co miałam? Cień z Clarins, on powinien być w projekcie zarob do zużycia, ale na razie tam jeszcze jeden cień zużywam, więc on chyba w tym roku nawet nie wyląduje w tym projekcie, bo nie uda mi się go zużyć. I to jest cień, który wydaje się być taki lekko brzoskwiniowy, właśnie. I on z bazą z Vibo bardzo wygląda tak fioletowo-różowo, tak na pograniczu. To nie fiolet, nie róż, także bardzo, bardzo mnie to smuci, bo chciałam tamtą bazę i ten cień właśnie zużywać w jednym czasie i chyba się nie da, bo ten odcień, który ma baza, niestety podbija bardzo ten cień i no i nie nadaje się do tej części tutaj, gdzie najczęściej używam jakiś taki bardzo cielisty albo kolor, albo puder najzwyklejszy. Także troszeczkę się zniesmaczyłam. I jeszcze mam jeden tusz, chyba, który był w tej rotacji. Zaraz go tutaj wyjmę sobie z szuflady, ale nie jestem pewna, czy on był. Dobra, darujemy sobie tusz. Teraz będziemy sobie grzebać w szufladzie i będziemy szukać sobie kolejnych kosmetyków do tej szufladki, która jest bardzo poręczna i będziemy sobie używać przez najbliższe, może, nie wiem, 2 tygodnie, tydzień, i potem będziemy robić zmianę kolejną. I zaczynamy tą drugą część, w której pokażę Wam wszystkie moje kosmetyki. Coś tam wybierzemy też do pudełka. I na koniec oczywiście zrobimy sobie takie podsumowanie. Pokażę Wam wszystko z bliska. No i tutaj mam, zacznijmy może od tego miejsca. Tutaj mam wszystkie pojedyncze cienie, sypkie i takie prasowane, a te, co były prasowane, to są też już sypkimi powoli. Tutaj mam kilka takich egzemplarzy, które były w rękach mojego syna. Nie wiem, jakim cudem on tu się dostaje, ale udaje mu się troszeczkę tutaj pobawić. Ten cień chciałabym wziąć, ponieważ miałam go ostatnio w rękach. W sumie wczoraj byliśmy na koncercie Eleni. Obok w miejscowości były takie jakby dożynki i miałam się właśnie tym pomalować, ale wzięłam coś innego, także zostało mi w pamięci i stwierdziłam, że no, w niedługim czasie może się przydać. Mam tylko dwie bazy do wyboru, dwie z NYXa i wezmę może tą. W sumie one są dwie całkiem niezłe, bardzo podobnie działające, także nie ma się co tak długo zastanawiać. I tutaj może eyeliner wezmę czarny z Maka, bo dawno go nie używałam i mam troszeczkę
taką chrapkę na niego. Teraz zrobię miejsce. I to jest właśnie minus tych szuflad, że one są bardzo takie głębokie, ale do końca się nie otwierają i muszę trochę przewalać te kosmetyki. I tutaj mam konturownię, którą też miałam w rękach, ale jej nie użyłam w ostatnim czasie. Trochę brudna, muszę ją przeczyścić. Także będę używać bronzery z tego zestawu. I w sumie chyba tyle. Tutaj więcej mi nic nie potrzeba. Jakieś pigmenty, to nie będziemy dużo brać, bo staram się na tych cieniach trochę skupić, żeby pod koniec z moimi projektami. Także skoczymy sobie teraz do drugiej szuflady, gdzie już mamy większy wybór różnych kategorii i zacznę może od bazy. Baza przyda mi się na pewno nawilżająca, ponieważ taką wygładzającą, matującą mam w projekcie Zero i przyda mi się ta, której też już dużo nie zostało i też będę chciała ją zużyć może jeszcze nawet w tym roku. Spraye mam dwa do wyboru, Smashbox i Too Faced. To jest opakowanie zastępcze, bo niestety oryginalne się zepsuło, także bierzemy i tutaj mamy tusze do rzęs, nieużywane jeszcze, nieotwierane, więc na razie sobie je zostawimy, ale kredkę weźmiemy. Weźmiemy może tą, która jest tak jakby no średnia, taka druga pod względem koloru, jakby to powiedzieć, ciemności. Nie, źle mówię. No nie jest taka intensywna, bo ten jest jaśniejszy, ten jest troszeczkę ciemniejszy, a to jest taki chyba po środku. Także to bym chciała użyć. Ta seria kaszmir bardzo się mi spodobała i tak się zastanawiam, czy coś tam jeszcze nie dokupić. Tutaj mamy rozświetlacze i wezmę sobie ten z Anastazji, bardzo go lubię, z kremowym brązerem bardzo fajnie się komponuje. No i tutaj mam kosmetyki do brwi i chciałabym wziąć żel. I to chciałabym właśnie wziąć ten żel z Anastazji, który też już mi całkiem fajnie ucieka, jak widzicie, dziury się robią. Także to też powędruje do pozostałych kosmetyków. I teraz usta. I co by tu wziąć? Może właśnie, może to coś na wierzchu, z Eveline, jakiś tam błyszczyk i Sephora, coś takiego też, bardzo jasnego, koralowego, może będzie fajnie się komponować z tym, co chcę zużyć z Bourjois. Także tutaj będzie tyle i teraz lecimy sobie do kolejnej, dość takiej ciężkiej, zapakowanej szuflady, jednej z moich ulubionych, bo jak wiecie, ja uwielbiam podkłady i mogłabym mieć 10 takich szuflad i by mi to nie przeszkadzało. Nie powiedziałabym, że mam zbyt dużo. I co by tu wziąć? W sumie nie mam pomysłu na nic, ale to jest nowy podkład, którego jeszcze nie używałam, nie testowałam, więc chciałabym go przetestować, bo cały internet aż huczał, że to jest coś cudownego, to jest jakiś zamiennik różnych cudów, wianków z Sephory. Zobaczymy, czy to jest takie fajne. I teraz korektor. Korektor. Ten. To jest też nowe. I jeszcze nie wiem, czym to pachnie. Swatchowałam na ręce, wydawało się całkiem fajne. I to jest, jak widzicie, jedna seria. Także super. I mam jeszcze jeden nowy korektor, też z Eveline. Mam też podkład, także to będzie na następny raz. I teraz puder by mi się przydał. I puder potrzebuję pod oczy. Będzie to Giorgio Armani, ponieważ chcę go zużyć też w niedługim czasie i myślę, że po świętach Bożego Narodzenia, jak będę robić kolejną listę rezerwową, to na niej wyląduje, bo chcę zużyć właśnie niedługo ten puder, bo jest fajny i ma już niezłą dziurę na środku, także to będzie mnie na pewno motywować do tego, żeby powoli to zużywać. No i palety. I teraz w sumie nie wiem, co chcę. Mam tutaj palety z Morphe, dwie, które chyba jeszcze nie używam, ale mam też Jaclyn Hill i chciałabym użyć właśnie może którąś z tych palet, bo przyznam się, że mam ochotę. Lubię ją, znaczy lubiłam ją kiedyś oglądać, bo teraz to już jest zupełnie inna osoba, inny standard życia i w ogóle wszystko się inne zrobiło na jej kanale. O, bardzo ładne. Piękny oliwkowy kolor. Fajne pomarańcze, ciepła paletka. Będzie mi się fajnie komponować z tym, co mam do zużycia i do użycia w sumie w całości. To są te palety z projektu Try Them All. Tam też jest dużo brązów.
Myślę, że będzie fajna paletka. Dobra, bierzemy. Jeszcze jej nie używałam. Jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzać. Mam nadzieję, że spoko. Jeszcze powrzucam wszystko na miejsce. Wszystko na miejsce, żeby bałaganu dużego nie zostawić. A może jeszcze jedną weźmiemy paletkę? A co tam? Spróbujemy. Co tu mamy fajnego w środku? O, też dużo ciepła, ale więcej różu. Też jest bardzo fajna. Dobra, zaszalejemy. Bierzemy dwie paletki tym razem. A co? Jak coś, to zostanie najwyżej, dłużej. No, na kolejną rotację nie będę już szukać. No i ostatnia szufladka. Tutaj mamy sporo pielęgnacji i wiecie co, od razu Wam powiem, że to jest bubel. Nie jestem z tego zadowolona. To dosłownie zmywa makijaż do połowy, a reszty nie rusza. I kurczę, się zdenerwowałam, bo mogłam za te pieniądze kupić sobie coś sprawdzonego, czyli moją biodermę kochaną z serii AR. Tutaj mamy jeszcze do konturowania kosmetyki, które by się też przydały. Jakiś róż, jakiś bronzer, tylko gdzie co leży? Tutaj mam chyba bronzery, ale bronzery mam w konturowni, więc nie będę brać. Za to róż by mi się przydał jakiś i może coś takiego bardzo starego weźmiemy. O, na przykład z Collection, taką czwórkę. Dobra, bierzemy to, szybka decyzja. No i tam rozświetlacze też mam w tej konturowni, ale z tego też coś weźmiemy. O, może to. Też bardzo lubię. To jest hicior i to w ogóle dziewczyny zużywają, wyobraźcie sobie. Ja nie wiem, jak one to robią, ale mają takie umiejętności. Tylko, że one chyba malują się codziennie, bo to dla mnie to jest kwestia kilku lat, żeby to zużyć. Dobrze, teraz Wam pokażę takie podsumowanie i zobaczycie wszystko, co tam sobie wyjęłam na kolejne 2 tygodnie. Zrobimy podsumowanie trochę w innym miejscu. Nie będzie to moje biurko, bo to mam straszny bajzer i naprawdę nie mogłam się zmieścić. Tu sobie leży misiu, z którym śpię czasem ja i mój syn. No a tutaj są wszystkie kosmetyki, które sobie wygrzebałam z mojej kolekcji. Bardzo lubię tą paletę pod względem kolorystycznym. Jest naprawdę pięknie to wszystko dobrane. Fajnie wygląda. Tylko niestety formuła tych dwóch kosmetyków, które bardzo się mi podobają. No kolory są przecudowne do konturowania, ale niestety są cholernie suche i to jest ich ogromny minus, bo trzeba naprawdę czochrać pędzlem, żeby nabrać to na pędzel i żeby co było przenieść na buźkę. Tu są te dwie palety, no jak się takie położy obok siebie, to wydaje się, że są bardzo podobne do siebie, ale jak się tak człowiek przejrzy i tak popatrzy i porówna, to jednak trochę jest różnicy. Naprawdę bardzo fajne, kolorystycznie dobrane palety, takie trochę na jedno kopyto, bo szału tutaj nie zrobimy jakiejś tam kolorowej papugi, ale do innych palet można tutaj też coś fajnie sobie tam dobrać i jakieś te kolorowe makijaże letnie zrobić. No i tutaj jest cała reszta tych kosmetyków. To jest moja ulubiona baza. Naprawdę uwielbiam ją, bo to jest takie serum nawilżające, które nie jest silikonowe, nie jest takie separacyjne pod makijaż. No i tutaj są te dwie moje nowości. Tutaj coś starego, a tutaj też coś starego, ale bardzo, bardzo lubianego przeze mnie. No i tutaj jest puder z tą wielką dziurą, o której mówiłam. Uwielbiam ten puder pod oczy, jest naprawdę fantastyczny. No i tutaj są pozostałe kosmetyki. No i popatrzcie, nawet całkiem nieźle komponuje się ten kolor z tą paletą. Myślę, że będzie to fajne kombo, bo idzie to w podobną stronę, taką koralową, taką lekko różową. Uwielbiam też ten kosmetyk, tylko niestety ten kolor jest bardzo letni. Teraz jest odpowiednia pora, żeby go nosić, żeby się nie odcinał na buźce. No i tutaj też takie fajne kombo udało mi się wygrzebać, ponieważ ta brzoskwinka bardzo ładnie będzie pasować z tą częścią tego różu. A ten róż też jest taki stary chyba jak ja, bo kupiłam go w Anglii już parę lat temu, ale nadal go bardzo lubię. No i to są wszystkie kosmetyki, które sobie wzięłam na kolejne, no myślę tydzień, dwa i będziemy znowu robić jakąś rotację. Będziemy szukać czegoś nowego, może coś tam nowego jeszcze mi wpadnie w ręce. No i dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!